Siemano, witam serdecznie wszystkich. Zapraszam Was na kolejny materiał z przeglądu aktualizacji do gry On The Road. Słuchajcie, zaczniemy sobie od wersji 0.6.6. Aktualizacja ta miała już miejsce dobre parę miesięcy temu, no ale wprowadziła tak mało, że po prostu nie było sensu tworzyć kolejnego filmu właśnie typowo pod tą aktualizację, więc po prostu dołączyłem ją do aktualizacji 0.6.7. No, także słuchajcie, takie w sumie dwie zmiany w 0.6.6, czyli dodano miasto Duisburg oraz no były tam jakieś poprawki optymalizujące grę oraz naprawy błędów. No i właściwie to by było na tyle z 0.6.6. A teraz przejdziemy sobie do wersji 0.6.7. No i z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Peterowi Biskuitowi, który udostępnił mi materiał z prezentacji działa Track ER, bo właśnie jedną z głównych takich dodatkowych rzeczy, które zostały dodane do gry w tej aktualizacji, to jest właśnie wsparcie dla Track ER oraz Free Tracka. Właśnie możecie teraz zobaczyć na materiale, jak to wygląda. Także dzięki jeszcze raz za dostarczenie materiału, no i lecimy do kolejnych zmian. Słuchajcie, jeżeli chodzi o interfejs, to został całkowicie przebudowany. Właściwie można powiedzieć, że został stworzony od podstaw, od początku. No i kolorystyka, wiadomo, tutaj widzicie, szaro-pomarańczowa. Zostały przetłumaczone również opcje, czy to sterowania, czy to graficzne, czy to dźwiękowe. Firmy mają swoje nazwy oraz loga, no i są pokazane na właśnie przebudowanej całkowicie mapie. Został dodany GPS wraz z podstawowymi informacjami w interfejsie gry. Oczywiście jest też możliwość wyłączenia go. Na tym GPS-ie również macie podgląd najczęściej używanych funkcji. Możecie teraz je włączyć odpowiednim przyciskiem. Tutaj mamy podgląd mapy, menu, panel firmy, no i panel logistyki, tam gdzie możemy sobie ustawiać trasy. Zostały stworzone kompletnie nowe ekrany ładowania. I od tej aktualizacji mamy teraz możliwość wyboru skinu tak jakby na żywo, czyli mamy po prostu podgląd 1:1 skina w grze, no i widzimy, jak się po prostu on zmienia podczas wyboru konkretnego malowania. A jeżeli chodzi o gameplay, został dodany system ładunków drobnicowych, taka dosyć duża zmiana i znacząca, myślę. A jak to działa, no to możecie się przekonać z tego materiału, na którym teraz pewnie coś tam widzicie, oraz z live'a, który był parę dni temu, również jest na moim kanale. Oczywiście został jeszcze dodany, upragniony przez wielu, system autozapisu. To działa tak, że musimy wejść w panel logistyki oraz coś tam zmienić. Tam macie takie pomarańczowe strzałeczki. Gdy ją klikniecie, no to gra powinna się zapisać, no i potem można już wyjść z gry. No i wrócić wtedy, kiedy znajdzie nas ochota. Jeżeli chodzi o zmiany w pojazdach, to od teraz mamy do dyspozycji nowe zawieszenie w skanie Streamline. No jest to oczywiście zawieszenie typu solówka, typu BDF, zwał jak zwał. Została udostępniona możliwość skinowania zaślepki na okno. Zmieniono środkowy punkt masy dla pojazdów w celu pozbycia się nadsterowności. Osobiście z moich doświadczeń powiem Wam, że to niekoniecznie zostało naprawione. Nadal te ciężarówki troszkę driftują, no ale jest troszkę lepiej. Oraz zostały zmienione modele kolizyjne kół, tak by już się nie blokowały na krawędziach, chociaż osobiście tego nie doświadczyłem, no ale skoro tak się działo, no to już tak się dziać nie powinno, przynajmniej teoretycznie. No i przechodzimy do zmian na mapie. Zakończono w końcu pracę nad odświeżaniem terenów. Teraz cała mapa jest jakby już odświeżona, wzbogacona o kolejne modele przy drogach, jakieś kolejne drzewa i tak dalej. Dodano bardzo dużo różnego rodzaju oznakowań na północy mapy, okolice Kiel, okolice Hanoveru. Trzy firmy, które są w grze, dostały nowy prefab. No i oczywiście docelowo wszystkie firmy, które są, będą dostawać nowy wygląd, tak by były troszkę bardziej zróżnicowane.
Zostały dodane billboardy z logami firm przy drogach. Od teraz na parkingach będą się losowo generować różne pojazdy. Oczywiście ta sama sytuacja tyczy się również niektórych firm. Jak i samolotów od teraz też będą przelatywać nad drogami, nad miastami. No i właśnie tym oto akcentem przechodzimy do nowego ruchu AI. Od teraz ciężarówki, póki co tylko many, jeżdżą w ruchu licznym. W przyszłej aktualizacji oczywiście dojdą też skanie i to w różnych konfiguracjach. Pojazdy AI korzystają już ze stacji benzynowych. No i niektóre drogi dostały nowe ścieżki, tak by AI już ze sobą nie kolidowało, chociaż no to też działa tak jak działa i czasem jednak wypadki się pojawiają. Jeżeli chodzi o dźwięki, zostały dodane nowe dźwięki dla zawieszenia obu ciężarówek oraz dodano dźwięk wiatru i pogłos silnika pod mostami oraz wiaduktami. No i płynnie przechodzimy sobie do grafiki oraz co się z nią wiąże optymalizacją. Dodano nową technologię cieniowania. Cienie są teraz troszkę bardziej jakby płynne, nie są takie kanciate. Została poczyniona optymalizacja poprzez zmianę formatu modelu zewnętrznego i wewnętrznego obu ciężarówek. To dodało parę FPS-ów, chociaż nie jest to aż tak spektakularne, jak mogłoby się to wydawać. No i odległość cieni dla ustawień nisko-średnich zredukowana z 4 na 2, tutaj chodzi o odległość jakby rysowania tych cieni. Został dodany nowy kursor myszki, co pewnie w sumie widzicie od początku tego filmu. Nowa ikonka do gry. No i został zwiększony efekt wiatru na drzewach oraz trawy. W tym materiale to by było, słuchajcie, wszystko. Mam nadzieję, że zmiany Was satysfakcjonują. No i zapraszam na przyszłe materiały z przeglądów. Ja się z Wami żegnam, mówi do Was Matamet. Cześć, na razie, hejo.